jesteśmy z panem Mikołajem Reiserem w parku Skaryszewskim i obserwujemy z krzaków tutaj. Panie Mikołaju, proszę powiedzieć, co my tutaj obserwujemy? Cześć, witam Telewizję Narodową. No jesteśmy w trakcie zgromadzenia tutaj. Z drugiej strony Alei Zielenieckiej jest Stadion Narodowy, na którym odbywał się dzisiaj i odbywać się będzie też jutro obrady szczytu NATO. No i właśnie dlatego tutaj mamy to zgromadzenie. Tak jak już od dłuższego czasu uprzedzaliśmy i też informowaliśmy, że my się tak nie za bardzo zgadzamy z tą obecnością wojsk z USA na terenie Polski, no to właśnie dajemy tutaj dzisiaj temu wyraz. No jestem troszeczkę zdegustowany tym, że jest tutaj nas tak mało, bo wydaje mi się, że powinno być nas znacznie więcej, ponieważ są to sprawy w tej chwili najważniejsze dla Polski, bo wybraliśmy się właśnie na kolejną wojnę. Ten kretyn, który jest ministrem obrony narodowej, chce nas prowadzić. Właśnie obserwujemy, jak tutaj leci. Nie, tak, nie spadło, tylko psy straszą. Ale to jest taki samolot, słuchaj, z takim radarem. Nie, ma awaks. Ale to tak, ty się znasz, widzę na awionice. Po co te samoloty tu latają? Z kim oni tu chcą walczyć? Z kim oni tu z warszawiakami chcą walczyć? Co to w ogóle jest? Ten baran, ten cały minister, no to nakręcił taką atmosferę teraz, że bezpieczeństwo, flanka wschodnia, za południowa, teraz będzie za północna pewnie jeszcze, przed Szwecją będziemy się bronić. Nakręcił ten baran taką atmosferę, że ludzie się... No ale okazuje się, proszę pana, że pańska antypikieta, prawda? Prawda, taki antyszczyt na to. No są ludzie oczywiście, są stoliki, jest parę zaprzyjaźnionych osób, no ale no, sukcesu nie ma. No nie ma sukcesu, no tak jak mówię, no jestem zdegustowany tym trochę. Ale to jest pewien obraz takiej rzeczywistości. Mi się wydaje, że nie ma co się bać czasami tego, że się jest w mniejszości. Tak się składa, że też mam mnóstwo wątpliwości co do tego NATO, natomiast ja zaproponowałem sobie jeszcze inne rozwiązanie, żeby tutaj zaprosić jeszcze i zrobić bazę wojskową chińską, żeby Chińczycy jeszcze śledzili NATO i Rosję, żeby nam po prostu meldowali, co tu się dzieje. To po co też, no, oczywiście, że tak, natomiast wiesz, tutaj przez 1050 lat naszej historii, to tutaj nikt nas nie musiał bronić, Polacy się zawsze, może nie potrafili obronić, ale bronili sami, no, czasami tam gdzieś. Ale świat się zglobalizował, chociażby... Ale to Polska lepiej, żeby się nie globalizowała. Wojska stały się teraz taką policją, taką policją, która namierza, informuje się nawzajem. No, nagle się okazuje, że w tak dobrze pilnowanym świecie, bo przypomnijmy, no to się nic nie zmieniło od 2010 roku. Jak byliśmy inwigilowani teraz, tak byliśmy inwigilowani wtedy. Nagle się okazało, że coś takiego jak katastrofa, czy zamach smoleński, czy warszawski mógł się wydarzyć i nikt nie wie, kto zrobił. Dalej tutaj twoja ilustracja. Właśnie, podejdźmy. Co to jest? No tutaj mamy, to jest zdjęcie Pentagonu z 11 września, już po tym jak podobnież jakiś samolot tutaj uderzył. Oficjalna wersja jest taka, że uderzył w ten Pentagon samolot Boeing 757. To jest taki dosyć spory samolot, taki no troszeczkę nawet dużo większy niż te specjalne pojazdy. I to zdjęcie ma zobrazować, że nieprawdą jest, że to oszustwo, że to nie było żadnego... No to jest najlepszy dowód. Że kłamie, NATO kłamie, tak? NATO to oszuści. Tak. No bo to jest centrum NATO, bo Pentagon to jest główna siedziba głównej siły NATO, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tak. I ten Pentagon zrobił maskirowkę. My mówimy, że Sowieci zrobili maskirowkę, Rosjanie, nieuczciwi, a tutaj się okazuje, że Mikołaj Reiser jeszcze mówi, że Amerykanie nie lepsi też tutaj kłamią w żywe oczy, tak? Przede wszystkim tak, ten samolot wleciał tutaj, ja jestem teraz samolot i tak wlatuję. O, Mikołaj. Wleciał sobie z tej strony. Ten samolot miał pod skrzydłami dwa takie spore silniki z tytanu i stali, sześciotonowe takie. I tutaj sobie tak wleciał tutaj w ten otwór, narobił szkód. Tutaj gdzieś te skrzydła, tu, tylko ja się pytam, gdzie są ślady? Gdzie tu jest jeden chociażby po tych sześciotonowych dwóch silnikach, albo po skrzydłach może jakieś osmalenie, albo tutaj coś. Gdzie to jest? Więc jeżeli tu wleciał samolot, to każdy może tu przyjść i mnie kopnąć w dupę, za przeproszeniem. Wulgaryzmy. Jeżeli wulgaryzmy. Tu wleciał samolot. Jeżeli ktoś mi czyli udowodni, że tu się, wleciał Państwa, samolot, że 11 września 2001 roku byliśmy ofiarami, my wszyscy, cały świat byliśmy ofiarami kłamstwa. To dzisiaj jesteśmy na dwie wojny, teraz trzecią. Mówi się o dwie nielegalne wojny. Co to poszliśmy jest wojna? Na tą wojnę wojna jak jest Hitler. To usprawiedliwienie zabijania niewinnych ludzi.
i wyłudzania dużych pieniędzy od niewinnych ludzi i anulowania długów złych ludzi wobec społeczeństwa. Ale za 15 milionów kupili... Więc chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze. I tutaj dzielny Mikołaj Reiser zrobił taką pikietę. Telewizja Narodowa to pokazuje. Zgromadzenie, to nie jest pikieta, tylko to jest zgromadzenie. Można tutaj przyjść. Do której tu jesteś zarejestrowany? Jesteśmy od dzisiaj, od 8 rano, a będziemy tutaj do jutra, do północy. Do jutra, czyli do nocy z soboty na niedzielę. Tutaj do Parku Skaryszewskiego można przychodzić, manifestować, robić sobie zdjęcia z tą fotografią. Mikołaj jak zwykle zapowiada, że tłum ludzi przyjdzie na zajutrz. Ja też mam taką nadzieję, ale ja też znam Polaków, wiem jak będzie. Natomiast, proszę Państwa, jest świadectwo. I tego nam nikt nie odbierze, że są nieustępliwi ludzie, którzy mają swoje media, które... tak to wygląda. Wyciągnijcie sobie sami Państwo wnioski. Tutaj wstydźcie się, że Was tu nie ma. Oczywiście, że tak. Do moralności się odwołuje Pan Mikołaj. Tutaj za tymi krzakami... Za tymi krzakami jest wielka defilada. Tutaj jest Stadion Narodowy chyba, tak? To widać? Nie widać. A tutaj skromnie taka małe zgromadzenie. Ale dzielny człowiek będzie dzielny człowiek, bezpiecznie jest, policja pilnuje i mamy na początku taki temat: oszustwo. NATO oszuści. Na Telewizji Narodowej o NATO oszustach film realizował Eugeniusz Sendecki.